Z medalami im do twarzy czterech zawodników Ostrowieckiego Klubu Olimpiad Specjalnych Szansa reprezentowało Województwo Świętokrzyskie w 11 ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Rywalizowano w trzech konkurencjach: narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i biegach na rakietach śnieżnych. To jest niełatwe, ponieważ te rakiety są dosyć szerokie, więc jak się biegnie, to raz, że trzeba tak zrobić, żeby rakieta o rakietę nie Zachaczyła, a dwa trzeba tak wysoko podnosić nogi, żeby, no, żeby z tego śniegu ten e, kocioł, cały śniegu no, pozwolił w ogóle biec. Także to jest bardzo trudna dyscyplina, a oni biegli. No, długie dystanse. Przedstawicielem szansy w biegach na rakietach śnieżnych był Damian Przygoda, który zdobył srebrny medal w wyścigu na 100 metrów. Na podium 11. Ogólnopolskich zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych stanęli również Marcin Dunal i Robert Kozłowski. Panowie rywalizowali w narciarstwie alpejskim. Marcin zajął trzecie miejsce w Slalomie Gigancie, natomiast Robert był drugi w Slalomie i trzeci w Supergigancie. Chłopaki pojechali. Fantastycznie to, co na treningach mieli trenowane, to tak pojechali. Pechowo pojechał Marcin Dunal dwa razy, bo raz prawie ominął bramkę. Znaczy ominął bramkę, ale cofnął się, no i wiadomo, że już czas nie był taki, a drugi raz, no już warunki były wiosenne. Nie oszukujmy się, tak organizatorzy zrobili Mistrzostwo Świata. Wyrzuciło go do góry. Także były dwa zjazdy na złoto, skończyło się na siódmym, ósmym miejscu, ale i tak Marcin przywozi brąz z Igrzysk. Zawody, które w dniach od 27 lutego do 1 marca rozegrano w Wiśle, z pewnością miło wspomina Konrad Dębniak, który sięgnął po złoto i srebro w narciarstwie biegowym. Dzięki triumfowi na 500 metrów Konrad ma szansę uczestnictwa w przyszłorocznych, światowych, zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Oj, emocje były... Nieziemskie. Super było. Oczywiście jak był śnieg, no to trenowałem no, praktycznie codziennie. Jak yy, się i tutaj w koło budynku też trenowałem. Jak już nie było śniegu, to tutaj na bieżni właśnie też chodziłem. Trenowałem i na stoperze. Kluby olimpiad specjalnych działają przy warsztatach terapii zajęciowej, czyli placówkach, w których rehabilitują się społecznie osoby dorosłe z niepełnosprawnościami. Niestety sytuacja finansowa WTZ-ów już od jakiegoś czasu jest trudna i nie jest tajemnicą, że wielu z nich grozi zamknięcie. W najtrudniejszej sytuacji to są warsztaty, które są w środowiskach wiejsko-rolniczych, są małymi warsztatami. Może trochę łatwiej jest tym, które są w środowiskach miejskich, no, ale generalnie rzecz biorąc, ceny idą w górę, wszystkie opłaty idą w górę i środki finansowe na ten cel są potrzebne. Podopieczni ostrowieckiego WTZ szansa udowadniają swoją aktywność i pomysłowość, również wspierając placówkę przez organizacje kiermaszy, w czasie których sprzedają swoje rękodzieła. Podatnicy swoją cegiełkę wsparcia mogą przekazywać każdego roku przy rocznym rozliczeniu swoich dochodów w postaci 1,5% podatku.